Dzień dobry. Jakiś czas temu zapowiadałam, że będzie niespodzianka. Oto i ona. Pierwszy z cyklu odcinek Q&A, czyli pytania i odpowiedzi. Przysyłacie do mnie bardzo wiele swoich pytań, zarówno w komentarzach, jak i w prywatnych wiadomościach. W związku z tym wybrałam kilka z nich, na które dzisiaj odpowiem. Zostańcie ze mną i posłuchajcie. Na początku chcę Wam bardzo gorąco podziękować za to, że piszecie do mnie, że komentujecie moje filmy, bo to w końcu pokazuje, że jednak ktoś to ogląda i że to, co robię, jednak ma sens. Wybrałam na dzisiaj 7 pytań, które pojawiły się w Waszych komentarzach albo w prywatnych wiadomościach, albo czasami nawet w bardzo długich mailach, które do mnie wysyłacie. Postaram się na nie wszystkie odpowiedzieć tak, żeby Was to usatysfakcjonowało. Mam nadzieję, że tak będzie. Pierwsze pytanie jest od pana Zdzisława, który pyta mnie, dlaczego tak akurat kadruję swoje filmy i dlaczego mnie tak mało widać. Otóż taką przyjęłam sobie po prostu strategię. Uważam, że chcę, żebyście skupiali się na tym, co mam do powiedzenia, a nie na tym, co dzieje się dookoła. Są bardzo różne koncepcje nagrywania filmów na YouTubie. Dla mnie koncepcja tak zwanej gadającej głowy akurat była najlepsza i mam takie wrażenie, że się sprawdza. Natomiast rzeczywiście będę mówić też o gestykulacji, będę o niej opowiadać w kolejnych odcinkach, więc pewnie wtedy kadr będzie trochę większy. Kolejne pytanie jest od pani Agnieszki, która pyta, zresztą to jest pytanie, które bardzo często się pojawia w waszych mailach, ale też i w mojej pracy zawodowej, kiedy mam sesje indywidualne z moimi klientami. Otóż pani Agnieszka pyta, jak się nie stresować podczas mówienia. Jakby to powiedzieć, stres nie jest czymś takim, co całkowicie należy wyeliminować, bo stres nam też pomaga. Stres powoduje, że potrafimy się trochę bardziej skoncentrować, że znacznie mocniej i lepiej pracuje nasz mózg i wtedy możemy być trochę bardziej błyskotliwi. Ale to tylko w momencie, kiedy ten stres jest pozytywny, bo w momencie, kiedy jest to stres negatywny, który nas paraliżuje, no to już wcale tak kolorowo to nie wygląda i możemy po prostu zepsuć bardzo ważne biznesowe spotkanie. W związku z tym, żeby sobie poradzić z tym stresem, ja często o tym opowiadam, mówiłam Wam już o ćwiczeniu oddechowym, które wycisza nam, uspokaja nam serce, uspokaja nam oddech i to z pewnością będzie Wam pomagało. Natomiast rzeczą, o którą trzeba zadbać przede wszystkim, jeżeli nie chcemy się stresować, to przygotowanie do wypowiedzi, niezależnie od tego, jak dobrze znacie temat, niezależnie od tego, jak jesteście do niego przygotowani i jak jesteście dobrymi ekspertami z tego tematu, przygotujcie się, zróbcie notatki, powiedzcie to kilka razy, postarajcie się przećwiczyć nawet 2-3 razy, to w zupełności wystarczy, ale przećwiczcie to, co macie do powiedzenia, to znacznie obniży poziom stresu. Wasz mózg będzie już miał mechanizm wypowiedzi zapisany w swoich zwojach i po prostu później łatwiej będzie mu go użyć, łatwiej będzie mu z niego skorzystać. Także przygotowanie się do wypowiedzi, takie dobre, profesjonalne, pomoże Wam obniżyć ten poziom stresu później już w jej trakcie. Ewunia92. Ewunia mnie pyta, co robić, żeby mieć taki głos jak ja. Bardzo mi miło, Ewuniu, że pytasz, znaczy mam nadzieję, że pytasz w kontekście pozytywnym, a nie negatywnym. Natomiast, żeby mieć w ogóle dobry głos, to trzeba nad nim trochę popracować. Ja swój głos ustawiałam profesjonalnie przez ponad rok u osoby, która zajmuje się zawodowo ustawianiem emisji głosu. Nie jest to potrzebne każdemu. Nie każdy musi mieć taki głos ustawiony. Są ludzie, którzy w naturalny sposób bardzo pięknie mówią i w ogóle tego ustawiania głosu nie potrzebują. Ja go potrzebowałam, dlatego że mówieniem zajmuję się zawodowo, bo mówię bardzo dużo, bo często też prowadzę wykłady, prowadzę szkolenia, pracuję ze studentami, w związku z powyższym od rana do nocy gadam. Więc żeby gadać i nie zniszczyć sobie narządu tego gadania, czyli krtani, to trzeba się do tego przygotować. Tak więc jeżeli planujecie albo jeżeli mówicie zawodowo, wykonujecie zawód, który z tym mówieniem się wiąże, to bardzo gorąco polecam Wam takie indywidualne ustawienie emisji głosu. Niestety nie załatwią tego kilkugodzinne szkolenia grupowe. To trzeba zrobić już indywidualnie z dobrym specjalistą.
A wtedy głos Wam będzie służył długo i będzie na pewno bardzo dobrze brzmiał. I nie będzie z nim niespodzianek typu chrypki, albo zapalenia krtani, albo różne tego typu niespodzianki. Czarny. Czarny mnie pyta, jak przygotować się na spotkania biznesowe, żeby były skuteczne. Czarny, przede wszystkim trzeba wiedzieć, po co się idzie na takie spotkanie biznesowe. I mówię teraz całkiem serio, dlatego że bardzo często ludzie nie wiedzą, po co idą na spotkania. Idą dlatego, że trzeba zrobić spotkanie, bo wymaga tego etap projektu, bo trzeba się spotkać, bo coś trzeba komuś powiedzieć, ale de facto jaki jest cel tego spotkania, to nie za bardzo ktoś wie. Ja Was odsyłam do jednego z pierwszych odcinków na kanale Pani od Komunikacji, który ma tytuł Cel i to jest trochę filozoficzny odcinek, ale naprawdę bardzo, bardzo potrzebny, bo jeżeli nie mamy celu spotkania, to nie będziemy w stanie go w ogóle zaplanować i nie będziemy w stanie się do niego przygotować. No bo jeżeli nie wiemy, po co coś robimy, no to jak mamy zaplanować w ogóle cały scenariusz? A kiedy już mamy ten cel, to wtedy możemy sobie przygotować całą strukturę wypowiedzi. Najważniejsze argumenty, tu zachęcam do powrotu do odcinka o argumentach, zrobić sobie odpowiednie notatki, przećwiczyć to wystąpienie, prezentację czy spotkanie, i dopiero wtedy na nie pójść. Natomiast być na nie przygotowanym. Pamiętajmy, jak powtarzają muzycy jazzowi, improwizacja jest wtedy najlepsza, kiedy jest dobrze przećwiczona. I to samo jest w komunikacji. Warto komunikację ćwiczyć. To jest umiejętność. To, że siedzimy sobie, tak jak ja teraz, na wygodnym fotelu i mogę sobie pomyśleć, ach, przecież to jest proste, powiem to czy tamto, to potem niestety okazuje się, że jakoś w głowie mieliśmy to poukładane, ale przyszedł stres, jakieś dziwne warunki, a jeszcze do tego ktoś się spóźnił, ktoś chrząknął, rozlała się woda i nagle zaczynamy być w zupełnie jakimś innym miejscu, w zupełnie innym momencie, nie możemy połapać myśli i ciężko jest nam się skoncentrować i przypomnieć, co my w zasadzie mieliśmy na tym spotkaniu powiedzieć. Przez to spotkania są nudne, za długie i kompletnie nieefektywne. Więc przygotowujmy się tak, jakbyśmy sami chcieli, żeby inni się przygotowali do tego spotkania, żeby ono było proste i konkretne. First Five, taki nick, więc nie wiem, kto się ukrywa pod tym nickiem, ale pyta mnie, po co robię odcinki o filozofii. Otóż First Five, chcę Ci powiedzieć, że filozofia jest matką wszystkich nauk i ja jestem absolutną fanką filozofii, dużo filozofii czytam i bardzo się nią interesuję. Natomiast w komunikacji filozofia stanowi pewną podstawę, stanowi w ogóle punkt odbicia do całej reszty nauki. Bo kiedy na przykład mówimy o imperatywie kategorycznym Kanta, kiedy mówimy o różnych zasadach, które odkryli filozofowie, którzy może nawet nie odkryli, tylko je nazwali, spisali, powiedzieli nam, jak to wszystko działa, no to dzięki temu jesteśmy w stanie modelować sobie komunikację, tworzyć teorię komunikacji, a od teorii przechodzić do praktyki, czyli uczyć ludzi komunikacji, uczyć tego, jak się po prostu lepiej komunikować. Filozofia to nauka, która obejmuje sobą w zasadzie wszystko. Ona nam mówi, co jest, a dopiero inne nauki pokazują nam, jak to działa. Dlatego bardzo dużo rzeczy z filozofii przydaje się w komunikacji. Zresztą sposoby na skuteczne argumentowanie, czy też pewne zabiegi retoryczne, to również techniki autorstwa filozofów, to Arystoteles, to Sokrates, więc to wszystko, co być może teraz słyszycie na różnych szkoleniach biznesowych, gdzie wszyscy specjaliści podpisują się pod tym, mówiąc, ach, wymyśliłem taką fantastyczną metodę. Otóż bardzo często tak nie jest, nie mówię, że zawsze, ale często są to po prostu metody wzięte właśnie z filozofii, więc dlatego zachęcam Was do czytania filozofii i o filozofii na pewno będzie dosyć sporo odcinków, ponieważ ja sama posiłkuję się nią w pracy i widzę, jak bardzo to jest skuteczne. Pani Dagmara, gdzie się uczyć i szkolić z komunikacji? Pani Dagmaro, w miejscach i u ludzi, do których macie zaufanie, których lubicie, którzy Wam odpowiadają, którzy nie są tanimi sprzedawcami, którzy opowiadają Wam, obiecują Wam gruszki na wierzbie, opowiadają Wam, że będziecie po prostu genialnymi mówcami po kilku godzinach, bo tak po prostu nie jest. Być może to brutalna rzecz, którą teraz mówię, ale na pstryknięcie palcami nie da się stać dobrym mówcą. To wymaga pracy.
bardzo różnej ilości w zależności od różnych osób. Niektórzy potrzebują więcej czasu i więcej ćwiczeń, inni potrzebują tego czasu mniej, bo mają na przykład naturalne predyspozycje. Natomiast każdy musi trochę się poświęcić i trochę nad tą komunikacją popracować, więc przede wszystkim nie ulegajcie marketingowi i nie idźcie za tymi, którzy obiecują Wam złote góry. Idźcie za tymi, których ufacie, sprawdzajcie opinie w internecie, pytajcie znajomych, bo to też bardzo ważne, bo nie ma nic lepszego niż polecenie wynikające z doświadczenia. Wiem, że jest na rynku wielu ludzi, którzy robią po prostu złą robotę, ale nie zrażajcie się, jest też wielu, którzy naprawdę doskonale będą w stanie Wam pomóc przejść cały ten proces uczenia się komunikacji, który jest fantastycznym procesem i warto się w tę przygodę zaangażować. I ostatnie pytanie na dzisiaj. Iwo. Pan Iwo bardzo poważnie podszedł do tematu, bo pytam nieco sądzę o regule konwersacyjnej Grajsa. Otóż reguła konwersacyjna Grajsa, tak jak powiedziałam Wam już wcześniej na temat filozofii, to również jedna z takich teorii komunikacyjnych, do której jestem bardzo przywiązana, bo w zasadzie w tej teorii zawiera się wszystko, bo zawiera się ilość, i jakość, i sens, i no, to jest po prostu kompendium wiedzy na temat komunikacji. Jest kilka takich teorii, których jestem fanką. Teoria Grajsa jest jedną absolutnie z nich. Jest na ten temat odcinek w planach, gdzie będę dokładnie tłumaczyć, na czym ta teoria polega. Natomiast odpowiadając już bezpośrednio na Pana pytanie, tak, bardzo gorąco tę teorię polecam, jestem jej orędowniczką. Zresztą uważam, że żadnej teorii i żadnej metody nie powinno się odrzucać, bo w każdej metodzie jest coś dobrego. To nie jest tak, że każda metoda jest uniwersalna albo że wszystko możemy zastosować do każdej osoby, ale warto znać te wszystkie teorie, żeby wybrać sobie później, która jest dobra, która jest niedobra, która mnie odpowiada albo która odpowiada też danej sytuacji. Wtedy Wasza komunikacja będzie się rozwijać, będzie się rozbudowywać, bo będziecie potrafili wykorzystywać poszczególne elementy i wtapiać je w całość procesu, tak jak potrzebujecie. Nie chcę Wam zabierać za dużo czasu, więc na dziś odcinka Q&A to wystarczy. To było 7 pytań od 7 osób, które się do mnie z tymi pytaniami zgłosiły. Ja Was oczywiście zachęcam do tego, żebyście pisali dalej swoje pytania. Ja w miarę możliwości, jak naprawdę tylko czas mi pozwala, odpisuję na wszystkie maile, odpisuję na Wasze komentarze. Bardzo się cieszę, że je piszecie. Dajecie mi masę energii do tego, żeby robić to dalej. Więc trzymajcie się ciepło. Dziękuję Wam za dzisiaj i na pewno będą kolejne części Q&A. Pa, pa!